Odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wiktora Skworca z posługi arcybiskupa metropolity katowickiego. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity katowickiego zostaje tym samym dotychczasowy koadjutor diecezji ksiądz arcybiskup Adrian Józef Galbas. Warszawa 31 maja 2023 roku podpisał ksiądz prałat Paweł Talapka, chargé d'affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Annuncio vobis gaudium magnum. Ego sum Felix Emeritus. Jestem szczęśliwym emerytem. Drodzy bracia i siostry, drogi arcybiskupie Adrianie, mój następco w posłudze biskupów katowickich. Podziękowanie. Kiedy z dniem dzisiejszym z woli papieża Franciszka staję się biskupem emerytem, czy też biskupem seniorem, przypominam sobie wejście w kapłaństwo, dzień święceń prezbiteratu i prymicji, które celebrowałem w środę wielkanocną, wielkanocnego tygodnia. Na kilka chwil przybył na spotkanie przy stole ówczesny rektor seminarium duchownego, ksiądz doktor prałat Stanisław Szymecki. Przybył i przemówił do neoprezbitera, akcentując przede wszystkim potrzebę zachowania postawy dyspozycyjności wobec potrzeb Kościoła. Wiele razy przypominałem sobie jego słowa, kiedy Kościół katowicki przez swoich pasterzy zlecał nowe zadania, obowiązki. Tak było przez pierwsze 25 lat posługi prezbitera. Na progu drugiego 25-lecia kapłaństwa posługi wezwania stawiali papieże, najpierw Jan Paweł II, potem Benedykt XVI i na końcu papież Franciszek. I wszystkim trzem pasterzom Kościoła Powszechnego jestem wdzięczny za zaufanie, za posłanie do Tarnowa i do Katowic, a teraz za zwolnienie z urzędu. Dziś, nawiązując do napisanych w ostatnim słowie pasterskim podziękowań i wypowiedzianych w minioną niedzielę podczas pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej, chciałbym żywym słowem podziękować wam wszystkim tutaj obecnym i nieobecnym, posługującym w bogatych strukturach archidiecezji katowickiej. Wiemy, że struktury same nie działają. Działają w nich ludzie i to od nich zależy, jak struktury funkcjonują i jak są oceniane. Jestem przekonany, że dominujące było i jest przekonanie, iż mamy w Kościele tylko i wyłącznie funkcję służebną. Dlatego wybaczcie, że wybiórczo podziękuję tylko niektórym służącym, bo inaczej litania wdzięczności trwałaby nieskończenie długo. Skoro Deus Caritas est, chcę podziękować najpierw pracownikom Caritasu za codzienność i nadzwyczajne akcje, za pomoc w czasie covidowym i teraz w czasie ukraińskiej wojny. Myślę też z wdzięcznością o naszym hospicjum i domu świętego Józefa, o wszystkich tam posługujących. Moimi najbliższymi współpracownikami zarówno w Tarnowie, jak i w Katowicach byli biskupi współpracownicy. To im składam szczere Bóg zapłać za grę zespołową, za teamwork, jak to się ładnie mówi, za działanie i wspólną modlitwę. Jestem wdzięczny Wydziałowi Duszpasterstwa Rodzin za troskę o przygotowanie do małżeństwa i duszpasterstwo rodzin oraz za ducha inspirującej współpracy nie tylko z diecezjami w ramach metropolii, ale także z diecezjami
ościennymi całej właściwie Polski Południowej. Podobnie dziękuję Wydziałowi Duszpasterstwa za szerokie działanie, wszak wszystko jest duszpasterstwem zgodnie z zasadą, że salus animarum suprema lex. Za podjęcie wezwania, jakim było przejęcie pracy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i nowe inicjatywy. Trudno nie wspomnieć Instytut Gość Media i związanych z nim środków przekazu społecznego, zwłaszcza, że nasze sztandarowe medium Gość Niedzielny świętuje swoje stulecie. Życzę następnych. Rzadko pamiętamy o katolickim telefonie zaufania. Jest i działa od dziesięcioleci i służy. Pupilla Oculi Episcopi to seminarium duchowne. Bóg zapłać moderatorom, rektorowi, moderatorom za formację do kapłaństwa, za prowadzenie koniecznego roku propedeutycznego. Metropolitalny Sąd otrzymuje podziękowanie za prowadzenie swoistego duszpasterstwa, jakim jest sobotnie poradnictwo w sprawach małżeńskich. Trudno nie wspomnieć z wdzięcznością o pobliskim kościele katedralnym, kościele biskupa, o katedrze odnowionej i restaurowanej, a przede wszystkim służącej budowaniu wspólnoty kościoła poprzez liczne ponadparafialne celebracje, umacniające wspólnoty religijne, społeczne i zawodowe. Raduje też przestrzeń kultury, jaka wokół niej wyrosła, i wszystkim pracownikom tych instytucji serdecznie dziękuję. No i temu domowi dziękuję, kurii metropolitalnej, wszystkim tu pracującym i tworzącym klimat domu. Szczere Bóg zapłać, zwłaszcza osobom życia konsekrowanego, w tym siostrom Boromeuszkom i wszystkim osobom świeckim tutaj posługującym. Wielką radością zawsze była dla mnie wspólna modlitwa w tej kaplicy z wszystkimi, którzy w tej kurii pracują i posługują. Bóg zapłać też wszystkim tworzącym klimat domu biskupa na ulicy Domina 1. Dziękuję siostrom, służebniczkom i kapelanowi. Dziś. Moi drodzy, już kilka razy w perspektywie dnia dzisiejszego przeczytałem watykański dokument wydany przez kongregację, wtedy jeszcze kongregację do spraw biskupów, pod tytułem Biskup Senior. Między innymi napisano w nim, że biskup senior jest także wielkim orędownikiem u Boga. Chciałbym nim być, trwając zawsze w komunii, w duchu komunii, z całą archidiecezjalną wspólnotą duchowieństwa i laikatu. Tym bardziej, że mam przykład, jak można i należy być seniorem w osobie arcybiskupa Damiana. Bóg zapłać. Życzenia. A pod adresem następcy wypowiadam raz jeszcze słowa zawarte w słowie pożegnalnym, które było czytane w naszej archidiecezji. Bracia i siostry, przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary. Módlcie się za niego i wspierajcie. Niech nas prowadzi mocą i światłem Ducha Świętego. Niech w myśl swojego biskupiego zawołania Pax Christi buduje w Kościele Katowickim, w metropolii i na Górnym Śląsku tak wszystkim potrzebny Chrystusowy pokój. A wszyscy bądźmy wierni programowi wypisanemu na katedrze. Soli Deo, honor et gloria. Szczęść Boże. Moi drodzy, kiedy w diecezji jest wyznaczony koadiutor, to wówczas moment taki jak dzisiejszy nie jest może jakoś strasznie ekscytujący, ponieważ wiadomo, że taka chwila jest spodziewana prędzej czy później. Jednak dla mnie jest to chwila pełna emocji i na pewno jeden z najważniejszych dni w życiu.
Bardzo Panu Bogu dziękuję za ten rok i 4 miesiące, od kiedy rozpocząłem posługę koadiutora tu w diecezji, ponieważ ten czas bardzo mi pozwolił zobaczyć, jak bardzo bogaty i piękny jest Kościół w archidiecezji, przede wszystkim w ludziach, którzy szczerze kochają Chrystusa i którzy wybrali świadomie bycie w Kościele właśnie jako drogę swojego wzrostu i swojej drogi do Boga. I takich ludzi przez ten czas spotkałem bardzo, bardzo wielu. I księży, i osoby świeckie, osoby zakonne. To jest bardzo umacniające. Oczywiście myślę, że stąpam twardo po ziemi, więc naturalnie były także i takie sytuacje, które wzbudziły mój smutek, czy nawet złość. Ale także i na nie, jak na wszystko, co jest niedoskonałe w Kościele i na ziemi, trzeba zawsze patrzeć z perspektywy dobra. Za to wszelkie dobro oczywiście trzeba dziękować nieustannie ludziom, którzy je tworzą. Chciałbym podziękować bardzo personalnie dwom moim poprzednikom tu obecnym, księdzu arcybiskupowi Damianowi i księdzu arcybiskupowi Wiktorowi, a w ich osobach każdemu jednemu, kto nasz Kościół katowicki tworzy. Bardzo dużą pociechę duchową daje mi dzisiejsze święto. Święto Nawiedzenia, kiedy Maryja, przecież pełna lęku, bo anioł rozpoczyna rozmowę z nią, mówiąc: nie bój się, podejmuje propozycję Pana Boga, mówi jej fiat woli Bożej, a potem natychmiast idzie, aby służyć bez zwłoki. Maryja, która nie chce, aby ją obsługiwano, ale chce, by służyć konkretnej osobie. Nie chce, aby ją wielbiono, ale uwielbia Boga. I właśnie z takiej duchowości bierze się radość spotkania. Jan Chrzciciel podskakuje z radości w łonie swojej mamy, jakby nie mogąc doczekać się, kiedy na własne oczy zobaczy Jezusa. To jest bardzo, bardzo dla nas wszystkich, myślę, motywujące i ważne. W Kościele jest jeden piedestał, który jest zarezerwowany dla Boga, nie dla biskupa. Gdyby biskup wszedł na ten piedestał, wówczas byłby bałwochwalcą. Bardzo bym chciał, żebyśmy byli podobni do Maryi. Także jest znaczące dla mnie to, że w sąsiedztwie dzisiejszego święta, w tym roku, jest jutrzejsze święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Chrystus jest wieczny, tylko On. My nie jesteśmy wieczni. Żaden biskup też nie jest wieczny w Kościele. Także przyjdzie taka chwila, kiedy odejdę, albo będzie to na skutek śmierci, albo na skutek rezygnacji, i przyjdzie następny. Czas od dzisiaj do tamtej chwili chciałbym, żeby był spożytkowany w taki sposób, byście wy i ci, którzy przyjdą po nas, nie mówili o mnie, że to był zły biskup. Proszę was bardzo o modlitwę w tej intencji i o to, byśmy się wspierali właśnie w budowaniu Kościoła, który wie, że jest w nim tylko jeden piedestał, na który nie może wejść żaden człowiek. Bóg zapłać.
ogłoszenie nuncjatury, w którym mowa o tym, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację złożoną przez księdza arcybiskupa Wiktora, a zarazem wyznaczył czy przekazał urząd na ręce księdza arcybiskupa Adriana. W tym momencie, podobnie jak przed chwilą powiedział ksiądz arcybiskup Adrian, moja myśl też ucieka, czy kieruje się w stronę dzisiejszego święta, nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. I czuję jej zachętę, żebyśmy zaśpiewali ze służebnicą pańską, którą często nazywamy ikoną Kościoła, właśnie jej hymn uwielbienia Magnificat. Wielbimy Boga, dziękujemy Mu, radujemy się za wielkie rzeczy, które uczynił przez posługę księdza już prawie 12-letnią, posługę księdza arcybiskupa Wiktora w naszym lokalnym Kościele Katolickim. Ale zarazem wielbimy Boga, że zatroszczył się o jego następcę w osobie księdza arcybiskupa Adriana, któremu na progu tej wyznaczonej misji życzymy mocy Ducha Świętego, aby wszędzie wynosił pokój Chrystusa. A nam tu zebranym, którzy należymy przecież do najbliższych współpracowników arcybiskupa, życzę słowami apostoła narodów, abyśmy byli jednomyślni, nie gonili za wielkością, ale niech nas pociąga to, co pokora.